Nie zapeszając, nie mam żadnych niepokojących objawów złej pracy silnika czy eksploatacji samochodu. Chciałbym sprawdzić, czy olej, który kupuję, zachowuje swoje właściwości, czy interwały między wymianami serwisowymi są odpowiednie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Skoda Superb 2, rok produkcji 2013, silnik 2.0 TDI z DPF-em 140 koni mechanicznych, przebieg 300 620 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza tego oleju na tle odcinka numer 81 oraz numer 200, w których również występował ten sam olej. Będzie okazja do wyłapania różnic i podobieństw w stopniu degradacji oleju. Inicjatorem tego eksperymentu jest Adam. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Adam skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajduje się słodki upominek, za który dziękuję, będzie sporo energii do eksperymentowania oraz dwie próbki oleju do badań. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do samochodu zalany został olej Valvoline SunPower XL 3 w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 14 000 km, eksploatacja w mieście 20%, dominują odcinki przekraczające 20 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, przed wymianą oleju zrobiono płukanie silnika. W ramach dodatkowych informacji Adam napisał tak. Nie zapeszając, nie mam żadnych niepokojących objawów złej pracy silnika czy eksploatacji samochodu. Chciałbym sprawdzić, czy olej, który kupuję, zachowuje swoje właściwości, czy interwały między wymianami serwisowymi są odpowiednie, czy może należałoby się rozejrzeć za innym olejem silnikowym. Jestem trzecim właścicielem auta, auto od nowości jeździ po polskich drogach. Początkowo według zaleceń serwisu ASO olej był wymieniany co 30 000 km, z czego osobiście nie jestem zadowolony. Stosowany olej to Orlen Platinum 5W30. Sądząc po wpisach w książce serwisowej, auto było eksploatowane na dalekich trasach i tak aż do przebiegu 210 000 km. Drugi właściciel od 2019 roku zapewniał mnie, że wymieniał olej co 10 do 12 tysięcy km. Ja kupiłem Skodę w 2023 roku z przebiegiem 270 tysięcy km i wymieniam olej co 13 do 14 tysięcy km. Autem jeżdżę zazwyczaj na dystansach 40 km, w cyklu mieszanym 80% poza miastem, 20% miasto. Raz w miesiącu zazwyczaj uda się zrobić jakąś dłuższą trasę powyżej 100 km. DPF wypala się średnio co 600 km. Moje serwisy olejowe wyglądają następująco. Kwiecień 2023 roku przy 273 tysiącach km wymiana oleju na Motul 8100 X-Clean 5W30. Styczeń 2024 przy 286 tysiącach km wymiana oleju na Valvoline SunPower 5W30 oraz przed wymianą wlełem do oleju w silniku płukankę silnika ArchOil AR2820. Styczeń 2025 przy przebiegu 300 500 km wymiana oleju na Valvoline SunPower 5W30. Przy każdym serwisie olejowym wymieniam filtry olejowe, paliwowe, powietrza oraz kabinowe. Olej wymieniam tradycyjną metodą grawitacyjną przez korek spustowy w misce olejowej, a między interwałami nie dolewam ani kropli oleju do silnika, bo na szczęście nie ma takiej potrzeby. Olej trzyma stan na bagnecie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle podczerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,5 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Pierwsza rzecz, którą warto podkreślić, to powtarzalność wyników. Zwróćcie uwagę na wyniki z odcinka numer 200. Od razu tutaj też warto zaznaczyć, że w odcinku numer 81 to nie był dokładnie ten sam olej, patrząc po charakterystyce lepkościowej, dlatego z dalszego porównywania wyłączamy tą pozycję. Porównujemy otrzymany wynik z deklaracją producenta, obserwujemy każdorazowo bardzo wysoką zgodność dla lepkości mierzonej w 40 stopniach Celsjusza oraz różnicę na poziomie 2% w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu 14 000 km, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 54,9 w 40 stopniach oraz 10,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 190. A to oznacza, że otrzymujemy kilka ciekawych wniosków. Zmiana lepkości w niższej temperaturze, prawie minus 20%, dużo lepiej to wygląda w 100 stopniach Celsjusza. Podobnie było w odcinku numer 200, przy czym poziom zmian dużo mocniejszy. Przypominam, w odcinku numer 200 przebieg był na poziomie 9400 km oraz 75% eksploatacji w mieście plus inna jednostka, w której pracował ten olej. Czyli bazując wyłącznie na charakterystyce lepkościowej, można stwierdzić, że 14 000 km to interwał przeciągnięty w tym przypadku o kilka tysięcy kilometrów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. To, co widać na pierwszym planie, to bardzo duża ilość sadzy, szczególnie jak porównamy z sąsiednim wynikiem, który otrzymano w ramach tej samej serii pomiarowej. Po drugie, widoczne poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Ogólna ocena to środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Podczerwieni analizę wyników robimy na tle odcinka numer 200. Potwierdziły się obserwacje z testu bibułowego, sadzy jest bardzo dużo. Sygnał powiązany z rozcieńczeniem oleju paliwem również wysoki, natomiast dużo mniejszy jak w odcinku numer 200. Oksydacja, sulfonowanie, nitrooksydacja, degradacja dodatków. Wszystko względnie pod kontrolą, albo poziomy akceptowalne, albo wczesno ostrzegawcze. Czyli poza sadzą i obecnością paliwa w oleju ogólna ocena jakości tego oleju jest całkiem wysoka. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 72%, co może sugerować, że wymiana oleju w tym konkretnym przypadku mogłaby zostać zrealizowana kilka tysięcy kilometrów wcześniej. Wydaje się, że 10 tysięcy kilometrów byłoby tutaj lepszym rozwiązaniem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!